Cześć, siemanko, witajcie już w kolejnym odcinku na moim kanale. Już to jest drugi odcinek z serii Let's Play. Na samym początku odcineczka z Let's Playa możecie wstawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale, bo jeżeli to będzie 20 łapek w górę, to nagrywam kolejnego Let's Playa. I już niedużo nam brakuje do 1000, więc jakby każdy tam z tych 40% oglądających osób moje filmy zasubskrybował kanał, no to byśmy na pewno od razu szybko to wbili. A że zaczął się luty, to fajnie by było, jakbyśmy to już wbili, bo to takie spełnienie ma. Ale już nie będę gadał o subskrypcjach, o łapkach w górę, to tak na wstępie. Kto będzie chciał, komu się podoba kanał, to niech zostawi tam na dole łapeczkę oraz subskrypcję. I tak, w dzisiejszym odcinku mamy Let's Playa, będziemy się kosić i wytłumaczę wam dużo rzeczy. Rzeczy, dlaczego nie ma filmów, tak mało, rzadko live'y i tak dalej, i tak dalej. No tak, ja na dzisiaj sobie przygotowałem Fenda 724 Vario oraz przyczepkę Power Pash Plus. Nie wiem w ogóle jaka to jest firma, chyba taka. No i tutaj nasz piękny kombajn, bardzo mi się spodobał w 19, więc jestem ciekaw jak on spisuje się w 22. Już sobie tutaj wjechałem i tak, będziemy sobie kosić rzepak. Jesteśmy na mapie Erlengrad, tej Alpinie, więc my sobie zasiadamy do naszego kombajnu. I teraz tak, odpalamy to. Odpalone, odpalone. I teraz tak, włączamy se. Ale piękne dźwięki. No i my sobie ruszamy, a ja wam wytłumaczę, dlaczego nie ma filmu. Filmy, jak możecie zauważyć na moim kanale, są teraz rzadko. Rzadko to jest tylko były filmy z od zera i to były filmy raz w tygodniu, może dwa jak jakieś let's play. No i czasem live. Filmów jest tak mało ze względu na to, że jak już może wiecie lub nie, ja mam 15 lat i chodzę do 8 klasy. Chodzę do 8 klasy, no to czeka mnie egzamin. No to już troszeczkę myślę więcej o egzaminie niż o YouTubie. No i troszeczkę więcej trzeba poświęcić czasu na naukę, nie tylko na granie i nagrywanie. Więc dlatego tak mało jest. Jeszcze teraz ten okres luty, marca postaram się, że ten kanał troszeczkę odbudować, trochę więcej filmów. Ale kwiecień, maj, no to już nawet koniec marca to już będzie naprawdę jeden film maksymalnie z od zera i to będzie tyle. Tak samo myślę, że u Kamilosa, u Matiego może jeszcze nie. Ale no my jesteśmy w 8 klasie, więc no ciężko się z takimi rzeczami wyrobić. No i dlatego właśnie filmów póki co nie ma na kanale tak dużo. Nie mam jeszcze żadnej serii pobocznej. To znaczy, że mam tylko od zera. Nie mam żadnej... O, pięknie pociąg oddali nam tu, pięknie jedzie. Jest tylko od zera. Nie ma żadnej serii pobocznej. Teraz wyszedł z Dziechów, wyszły jakieś tam jeszcze mapy. No to można by było coś zrobić, ale z Dziechów to nie są moje klimaty map. Więc nie wiem, jeszcze no nie chcę zaczynać serii, bo długo jej nie pociągnę. A samemu, no to na razie póki co nie. No to jest pierwsza rzecz, dlaczego nie ma filmów. Druga rzecz, no staram się chociaż ten live robić, żeby był, ale to też nie zawsze wychodzi, bo nie zawsze mam czas. A w ciągu tygodnia, to jak teraz jest nauka, no to zbytnio też nie ma czasu, żeby zrobić, bo... Tutaj trzeba coś zrobić do szkoły, tutaj są rzeczy jeszcze prywatne. Tutaj czy nagrać z chłopakami coś do nich, czy coś. Czy jeszcze teraz zrobię sobie mapkę. No to jest naprawdę mało czasu. No, następną rzeczą, drugą, jest zrobienie mapy. Ze względu na to, że zabrałem się w trochę złym czasie, no ale tak akurat wyszedł 22, żeby zrobić mapkę. Zacząłem robić mapkę. Mapkę już mam tak w 15% na razie. Bo tak jak widzieliście wczoraj na live'ie, bo ten odcinek chyba będzie 5 lutego. Wczoraj na live'ie, a jak nie to przedwczoraj. W miarę tam już troszeczkę jest. Jak jedne kółko, taki kwadrat mały mam zrobiony. Tylko to jest takie zrobione, bo ja mam taki sposób swój wymyśliłem, że na początku robię sobie zarys, w sensie gospodarstwo i tak dalej, a później dopiero będę dodał do niego jakieś różne dekoracje, różnego typu.
No i to jest na takiej zasadzie u mnie, na takiej zasadzie sobie robię. Też dużo się jeszcze uczę, uczę się robić rzeczy w plikach, te placeable to już ogarnąłem, ale skupy to już ogarnąłem, no ale też czasem sobie trzeba przypomnieć, tu obejrzeć coś albo coś w tym stylu. Dużo też czasu straciłem właśnie, żeby to nauczyć się i tak dalej. No ale wiadomo, to nie jestem, nie umiem się wszystkiego, jak się urodzi. No i dlatego właśnie to jest kolejny z punktów, że nie ma odcinków. Też na live żeście mówili, że bym po prostu nagrał taki odcinek, wytłumaczyć dlaczego i że nie będzie później tych filmów. No i mam nadzieję, że mnie to zrozumiecie, że obejrzycie ten odcinek cały do końca, że mnie zrozumiecie, jaka sytuacja wygląda, że nie zostawicie mojego kanału przez ten czas, który będzie rzadko filmy, tylko później, bo jak już napiszę egzamin i już będę miał go z głowy, to już później to ja nawet przez wakacje bym mógł sobie zrobić daily. Przez całe. Bo już wtedy miał taki luz, że nic nie będę miał na głowie z uczenia, ani nic. Bo to później już do wyższych szkół, no to pierwsza klasa to tam nie jest jakoś mega ważna, ale podstawówkę to chciałbym jeszcze fajnie ją skończyć. Tak jak mówiłem, miałem od czwartej klasy pasek czerwony, więc ósmej też bym chciał mieć. No i żeby ten egzamin dobrze napisać, żeby mieć dobre oceny, bo jakby mi z egzaminu źle poszło, no to jeszcze chociaż tymi ocenami się podbuduje. No, tyle drogą wstępu, bo mamy 7 minut. Zestawiki sobie myślę, że przygotowałem, tak trochę inny ten temat, zestawiki sobie przygotowałem, myślę fajne. Bo John Deere'ka, którego bardzo lubię, jako kombajn. I na pewno, ale jak będzie jakaś seria, to chcę go mieć. A od zera zobaczymy, czy będzie, czy nie. I Fendt bardzo mi się też spodobał i z tą przyczepą mi się daje, że pasuje, bo Fendt ma fajne dźwięki, a ja lubię ciągniki, które mają fajne dźwięki. No i dlatego wziąłem sobie Fenda, żeby sobie z nim tutaj pojeździć. Mamy 70%, czyli dojedziemy pewno do końca i podjedziemy sobie Fendem. I mamy też 7 minut odcinka. Jeszcze z rzeczy, których wam bym chciał powiedzieć na temat kanału. No to najważniejsze, żebyście oglądali te filmy do końca, bo to jest dla mnie coś, że jak ja wiem, że tam na te średnie to ja nie patrzę, nie zwracam uwagi. Ale są osoby, widziałem na przykład, co oglądają od zera albo inne odcinki i później na przykład piszą jakiś śmieszny fragment, w której minucie. To ja wiem, że oni wtedy obejrzeli. Więc jeżeli widzu dotrwałeś do tego odcinka, napisz hashtag żniwa, a ci przypnę serduszko. Zobaczymy, ile osób dotrwało, żeby obejrzeć ten odcinek. Bo ja wiem, ja nie zmuszam każdego, żeby oglądał cały. Znowu pociąg fajnie, że jedzie. Nie zmuszam do każdego, tylko jak później dużo osób się pyta o różne rzeczy, a te rzeczy już były zawarte w jakimś odcinku, tylko że na przykład nie w drugiej minucie, tylko w 16 minucie. Więc dlatego warto obejrzeć cały odcineczek. Nie musicie oglądać go od razu, jak on wyjdzie, możecie później. Więc na takiej zasadzie, no i tak jak mówię, na razie żadnej serii nie planuję robić, jak już to, jeżeli pod tym odcinkiem będzie 20 łapek w górę, no to wrzucam kolejny, tylko nie tak, że wrzucę, będzie 20 łapek, to ja już ten dzień albo następny wrzucam. Jeżeli byście wbili jeszcze dzisiaj, albo nawet przez 48 godzin, przez 24 godziny, bo ten odcinek wyjdzie myślę, że koło 18:00, no to wtedy bardzo od razu bym chciał na jutro coś nagrać. Ale jeżeli to wbijecie po 3 dniach, no to już wtedy na przykład za 4 dni będzie jakiś odcinek albo coś. Na pewno chcę jakiś fajny odcinek nagrać jeszcze z którymś z chłopaków. Zobaczę, nie wiem. Jeszcze na pewno nie wiem, bo fanów FS-a 19 jeszcze chyba trochę na moim kanale jest. Napisz, czy jesteś FS22 czy FS19. No ja już jestem 22. Tak mi się spodobało, tylko jak teraz, jeszcze jak robię teraz mapkę, takie ładne te kolorki. Ta trawa mi się bardzo podoba na tej mapie Erlengrad. No wygląda to ładnie. Te góry tutaj wszystko tak ładnie zarośnięte. No fajnie to wygląda. Ale drogą gadania, my tu mamy prawie pełen zbiornik. Więc zaraz będziemy sobie podjeżdżać. Piękne dźwięki otwierania rury. No i 10 ton sobie wsypiemy na naszą przyczepę. No i najprawdopodobniej jak wsypiemy te 10 ton, to będziemy kończyć, bo
Wszystko co chciałem to już wam opowiedziałem, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie to w następnym let's playu lub na live. Wam o tym odpowiem, piękny dźwięk. Ale tu wycofam. Daje się tu nawinąć, obciążnik też myślę, że dobrałem. To jest chyba największy, jeżeli chodzi o jej z tego rodzaju. Więc dobra, ja sobie tutaj lecę. Z przyczepką naszą. Szkoda, że nie w każdym ciągniku nie ma manuala, to na pewno by się lepiej o wiele grało. Dla osób, które lubią skrzynię manualną. Czekajcie, ja sobie tak się na odwrócę. Dobra. O, w ten sposób. Dobra, no i wysypujemy. No i co, ja takim akcentem wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że żeście dotrwali do końca. Przez te 11 minut to nie jest dużo poświęcić, żeby obejrzeć ten film, bo myślę, że tytuł też dam jakiś fajny, żebyście weszli, obejrzeli go. I co, ja się z wami żegnam do następnych odcinków i do live'ika zrobienia mapy. Trzymajcie się, cześć!